przede wszystkim dzisiaj pierwszy raz w życiu witam się z wami w filmie z holem takim zakupowym marek luksusowych. Nie mam zielonego pojęcia, jak to odbierzecie. Szczerze mówiąc, nigdy nie spodziewałam się, że taki film nagram, ale powiem wam, że ja uwielbiam oglądać je u kogoś innego. No i też zazwyczaj jak coś kupuję, to jest to jedna rzecz, no a ja nie lubię na przykład takich filmów, gdzie ktoś o jednej rzeczy tylko gada i gada i gada i pokazuje jedną rzecz, więc to u mnie się nie pojawi. Wybaczcie za mój głos, jestem trochę przeziębiona, stąd też ciepła herbatka w moich rękach. Natomiast jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to zapewne widzieliście na Instastory, że byłam w Mediolanie, no i tam właśnie troszkę poszalałam z zakupami. I stwierdziłam, że wam to nagram, pokażę, opowiem o tych rzeczach, dlatego że jest tutaj też dużo takich tipów z mojej strony, które wam mogą się na przykład przydać, jeżeli też planujecie zakupy jakiegoś produktu. No i dobra, myślę, że możemy przejść do pierwszej rzeczy, którą zakupiłam w Mediolanie. Jadąc tam, miałam w głowie konkretne rzeczy, które chcę zakupić. Natomiast pierwsza rzecz była bardzo spontaniczna, nieoczekiwana i nie planowałam tam zakupów. Mianowicie chodzi o torebkę Prady. A więc do Prady poszłam tak naprawdę po to, żeby Kasia mogła zmierzyć swoje wymarzone buty. No i przy okazji za witryną zobaczyłam taką słodką, małą torebeczkę. I mówię, kurczę, jaka urocza. Ja już wam ją pokazuję. W środku oczywiście mamy paragon w takiej tekturce, pięknie spakowany. Ona kosztowała 1200 euro. I prezentuje się ona w ten sposób. Malutka, beżowa, na złotym łańcuszku. Mówię, kurczę, jaka urocza, taka do delikatnych stylizacji, ale też nie na co dzień, przez to, że ma tylko ten jeden mały łańcuszek, chociaż już mi się naprawdę bardzo spodobała. I w tym momencie pan mówi, że w środku jest ukryty drugi pasek. I słuchajcie, ja zobaczyłam to i że ten pasek może być przepasany przez ramię i tak naprawdę z eleganckiej torebki robi nam się od razu sportowa, no to słuchajcie, wtedy to był moment, w którym ja przepadłam. Nałożyłam tą torebkę na płaszcz i tak genialnie ona wyglądała i stwierdziłam, że jest to dobry zakup, że będzie to dobry zakup, ponieważ ta torebka tak naprawdę może być noszona na dwa różne sposoby. I sportowa na grubym pasku, do swetrów, do nawet do dresów będzie świetnie wyglądała, do jakiegoś płaszcza, do kurtki puchowej też będzie to genialnie wyglądało, a jednocześnie mogę ten pasek odczepić i wtedy na łańcuszku mieć taką torebeczkę na przykład na lato, do cienkich sukienek, więc po prostu dla mnie ideał i ktoś mi tutaj dzwoni. Ta torebka ma w sobie ukryty kod, który jest w tym logo w środku. Jeżeli telefon zbliżę tutaj, to od razu wyskakuje mi numer seryjny tej torebki i jakieś tam inne informacje, dużo różnych informacji, więc jest to genialne. W ogóle nie wiedziałam wcześniej, że torebki mają w sobie coś takiego, czyli po prostu mają w środku kody, które możemy zeskanować i w łatwy sposób potwierdzić oryginalność. No i w środku jeszcze ta torebka, oprócz oczywiście pięknego opakowania, przyszła, kupiłam ją w takim woreczku i w środku są jeszcze dwa malutkie worki na pasek i na łańcuszek. Reszta zakupów już była mocno przemyślana, są to rzeczy, które planowałam zakupić dawno, dawno temu. Część z nich już dawno bym miała, gdyby były dostępne w Polsce, ale naprawdę z niektórymi jest ciężko. I zacznę tutaj od torebki Louis Vuitton. To jest moja wymarzona torebka. To był tak naprawdę mój główny cel zakupowy. W ogóle zobaczcie, jak ona jest pięknie zapakowana. Ja ją zapakowałam tylko na potrzeby tego filmu, bo już w niej kilka razy chodziłam. Być może widzieliście ją też u mnie na Instagramie. Fajne jest to, że w ogóle tutaj, w tym pasku jest, słuchajcie, taka malusieńka koperta i w tej kopercie jest pusta karteczka, więc można na przykład napisać jakieś życzenia, gdyby ktoś chciał komuś coś sprezentować. No ja tutaj oczywiście karteczkę mam pustą, ponieważ sama sobie to sprezentowałam. W środku mamy też znowu taką tekturkę z paragonem. Ta torebka akurat kosztowała 1050 euro i tutaj od razu dam wam ciekawostkę. Jeżeli chodzi o ceny w Louis Vuitton, to w każdej walucie się one nieco różnią. No i też jeżeli nie wiecie, to te ceny cały czas wzrastają, ale tak masakrycznie wzrastają. Na przykład ta torebka, którą za chwilę wam pokażę, kilka miesięcy temu kosztowała kilkaset złotych mniej.
kiedy chciałam ją kupić. Ponieważ Louis cały czas podnosi swoje ceny, słyszałam, że teraz w styczniu mają być kolejne podwyżki, więc bardzo chciałam dostać tą torebkę przed styczniem. Nawet powiem Wam, że moja pierwsza torebka, którą kupiłam rok temu, czyli Alma Bibi, już w tym momencie jest ponad 1000 zł droższa. No ale jeszcze wróćmy do kwestii walutowej, ponieważ na przykład w euro jest taniej niż w złotówkach, a w dolarach, jak patrzyłam, jest dużo drożej niż w złotówkach. I niektórym by się mogło wydawać, że to jest pewnie kwestia kilku złotych, kwestia przewalutowania i tyle. Otóż nie, ponieważ jeżeli zgłębimy się w stronę Louis Vuitton, będziemy przeskakiwać z kraju na kraj, z waluty na walutę i sprawdzać te ceny, to na przykład na takiej klasycznej pochette, nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała, ale chodzi o tą torebkę, to różnica w kwocie między euro a dolarami była aż 1000 zł. 1000 zł różnicy. Kolosalna różnica! Nawet loty tyle nie kosztują, to już się bardziej opłaca kupić lot za 100 zł, polecieć i wrócić, więc warto na to zwracać uwagę. Na szczęście złotówki a euro nie różnią się aż tak bardzo. W Polsce ona, z tego co się dowiadowałam, kosztuje 5100 zł, natomiast w euro jest nieco taniej, ponieważ wychodzi około 4800. No i tam tararam! Jest to przepiękna pochette Felice w kolorze czarnym. Przychodzi oczywiście w takim pięknym woreczku. Tutaj też mam jeszcze jakiś certyfikat chyba. To nie jest dowód zakupu, bo tutaj mam paragon, więc tutaj pewnie są jakieś dane odnośnie tego modelu torebki. I słuchajcie, torebka w tej czarnej skórze chodziła mi po głowie od bardzo, bardzo dawna. Już rok temu właśnie jak kupowałam moją Almę, to na początku myślałam, czy nie kupić jej właśnie w czerni, ale postawiłam na brąz. Natomiast teraz przy drugiej torebce stwierdziłam, że musi być ona czarna, szczególnie, że właśnie szukałam małej czarnej torebki. Znów, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to na pewno o tym wiecie, że ja długo się rozglądałam za jakąś fajną czarną torebką. I w środku ma ona długi, złoty łańcuszek. Powiem Wam, że Louis Vuitton czasem przesadza z długością tych wszystkich pasków i łańcuszków. Ta torebka jest naprawdę bardzo długa. Na gruby płaszcz spoko, ale na co dzień wolałabym, żeby ten pasek był krótszy. Ale pan w sklepie pokazał mi, że ten łańcuszek bez problemu można przepleść przez jedną stronę, drugą, zamknąć. I wtedy mamy taką krótką wersję idealną na ramię. Ja powiem Wam, że cały czas noszę ją właśnie na takiej długości. Tak jest mi najwygodniej, też najlepiej moim zdaniem się prezentuje. Ale to nie wszystko, bo w środku mamy jeszcze, słuchajcie, dwie rzeczy, które są jakby w zestawie z tą torebką. Pierwsza to jest taki pokrowiec na karty. Uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo przydatne, dlatego że torebka sama w sobie ma tylko jedną przegródkę i nic więcej, więc tak naprawdę możemy też mieć od razu w niej taki a la portfelik. A drugą rzeczą jest taka jakby kieszonka na suwak, tylko że wyciągana, więc tak naprawdę też jest to fajna opcja, bo można to przerzucić do innej torebki. Tutaj można schować, nie wiem, na przykład jakąś podpaskę czy coś, jeżeli nie chcemy, żeby było na wierzchu, zasunąć i wrzucić do torebki. W ogóle jest bardziej pojemna niż mi się wydawało. Tak naprawdę myślałam, że będzie to taka torebka na bardziej eleganckie wyjścia, a noszę ją dosłownie na co dzień, do wszystkich stylizacji, wszystko bez problemu w niej mieszczę, czyli jakiś telefon, słuchawki, żel antybakteryjny, szminkę, jakąś miniaturkę perfum, gumy, dokumenty, no i pewnie jeszcze kilka duperelek by się znalazło, więc bez problemu jest bardziej pojemna niż się wydaje. Dobra, lecimy dalej i dalej mam zakupy z Yves Saint Laurent. I tu, słuchajcie, znajdują się dwie rzeczy, nie jedna. Także wyciągam pierwsze pudełko trochę większe, drugie trochę mniejsze i na samym dnie piękna koperta, ładnie zapakowana, w środku jest oczywiście paragon. No więc tak, zacznę od tego malutkiego pudełeczka i słuchajcie, w środku jest broszka, która tak mi się podoba, bardzo chciałam mieć ją właśnie teraz jesienią, ponieważ często widzę ją u różnych dziewczyn przypiętą do swetrów i wygląda to tak pięknie, elegancko, bardzo mi się to podoba, ale jednocześnie super wygląda na przykład do czarnej marynarki albo nawet do płaszcza i jest to właśnie taka klasyczna złota broszka z typowym logo YSL. Ten zakup też planowałam już bardzo dawno temu, nawet chodziłam do Witkaca, do YSL dopytywać się o nią. Niestety w tym kolorze w złotym jej nie było, były tylko srebrne. Także no powiem Wam, że ogólnie z dostępnością stacjonarnie takich produktów w Polsce, klasyków, które są bardzo popularne, jest naprawdę ciężko. Natomiast w Mediolanie jest wszystko od ręki. W środku jest jeszcze malutka metka od niej, którą już oderwałam, dlatego że tą broszkę też
też już miałam na sobie raz, miałam już ją na wyjściu. I w środku jest coś jeszcze zapakowane, jakaś karteczka, nie wiem, powiem wam, nawet nie sprawdzałam. Jest tu koperta i zgaduję, że pewnie jest tutaj jakiś certyfikat potwierdzający oryginalność i informacje o produkcie, czyli klasycznie. No i lecimy dalej, słuchajcie, w większym pudełku mam torebkę. Trzecią torebkę, ale już ostatnią na szczęście. I co ciekawe, jest to najtańsza torebka, jaką kiedykolwiek w życiu widziałam, jeżeli chodzi o tego typu marki, ale jest też najmniejszą torebką. W każdym razie ta torebka nazywa się, słuchajcie, phone holder. Dosłownie phone holder, jedyne co do niej włożycie to telefon. Ale ja, jeżeli chodzę na jakieś imprezy, to zawsze zabieram ze sobą telefon, dowód oraz klucz od domu. I te trzy rzeczy jestem w stanie w tej torebce zmieścić, więc jest ona dla mnie idealna właśnie na takie wieczorne wyjścia. Nie muszę nic ze sobą dźwigać, nosić żadnych większych torebek, przepasam to przez ramię i już, i tyle mi w zupełności wystarcza. Wiadomo, każdy ma jakieś inne potrzeby. Jeżeli wy, tak jak ja, nie lubicie zabierać ze sobą takich zbędnych rzeczy na imprezę, to ta wielkość torebki będzie dla was idealna, a jednocześnie całkiem przystępna cenowo. No tak jak już mówiłam, przystępna cenowo, jeżeli chodzi o tego typu produkty, ponieważ nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale już wam mówię. Na pewno coś około 2000. Także wiecie, jest różnica 2, a 5, 5,5. A w ogóle teraz sobie uświadomiłam, że nie powiedziałam jeszcze o cenie broszki. Broszka kosztowała 350 euro, czyli coś chyba około 1600 zł. Słuchajcie, dosłownie niedawno były podwyżki i ja w momencie, kiedy pytałam o tą broszkę w Witkacu jakieś, nie wiem, 3 tygodnie temu, bo chciałam ją kupić, to pamiętam, że kosztowała około 1300 zł z tego, co pamiętam, o ile dobrze pamiętam. Więc wkurza mnie to, że tak szybko to wszystko idzie w górę i przez to, że nie było jej dostępnej w Polsce i kupiłam ją 3 tygodnie później, to już była kilkaset złotych droższa. Więc jak planujecie jakiś produkt z luksusowych marek, to słuchajcie, szybko, bo od stycznia znowu wszystko idzie niestety w górę. A wracając do torebki, to ona kosztowała 595 euro. W sumie nawet tego nie przeliczałam, a wydaje mi się, że to może być trochę więcej niż 2000, niż planowałam, bo ja planowałam torebkę w zwykłej skórze kupić. Natomiast pani pokazała mi coś innego. Dobra, słuchajcie, to też zdążyło podrożeć. Faktycznie, torebka, którą planowałam kupić, była w takiej gładkiej, klasycznej skórze. W tym momencie sprawdziłam, że kosztuje ona 2,5 tysiąca. Wydaje mi się, że kilka tygodni temu, jak sprawdzałam, to kosztowała bliżej 2 tysięcy. Natomiast, jak właśnie powiedziałam o niej pani w butiku, zapytałam się, czy mają na stanie, to powiedziała, że ma, ale że pokaże mi coś jeszcze innego. Coś, czego pewnie nie widziałam i faktycznie nie widziałam tego na stronie. I jest to dokładnie ta sama torebka, ale w takiej pięknej skórze. Jest ona około 50 euro droższa niż ta w gładkiej skórze, natomiast tutaj mamy gwarancję, że nic się nie porysuje, więc tak naprawdę na imprezy czy na takie wyjścia jest idealna, bo jednak ta gładka skóra niestety często ma na sobie rysy, więc tutaj mam już w 100% pewność, że będzie to taka torebka nie do zdarcia. No i tak, otwórzmy ją. Wyciągnę ze środka jakiś tam papierek. No i patrzcie na to. To jest dosłownie phone holder. Co prawda, no jest tutaj tak minimalnie troszeczkę przestrzeni między tą torebką a telefonem, więc idealnie akurat na jeden płaski klucz od domu i dowód i nic więcej. Ale tak jak już mówiłam, ja na imprezy nic więcej nie biorę. Pasek jest na długość moim zdaniem idealny, bo jest trochę krótszy, więc można tak go bardziej na talii nosić. Swoją drogą ciekawe, że nie widziałam jej właśnie na stronie, a pani pokazała mi ją w Mediolanie, mówiąc, że na pewno nie widziałam tego modelu. Więc nie wiem, czy to jest tak, że oni mają go tylko tam w Mediolanie dostępnego, aczkolwiek zauważyłam, że faktycznie niektóre produkty mają tylko i wyłącznie tam. Dowiedziałam się o tym, będąc w Chanel, spokojnie, nic tam takiego nie kupiłam, kupiłam po prostu szminkę, ale przy zakupie tej szminki pani właśnie opowiadała o okularach i powiedziała, że ma pełną kolekcję okularów, które są dostępne tylko i wyłącznie u nich w butiku w Mediolanie. Nie ma ich na stronie, nie ma ich na całym świecie, tylko i wyłącznie tam można je kupić, więc to było bardzo ciekawe. I tak samo mają dwie linie perfum, które również są dostępne tylko i wyłącznie w butiku w Mediolanie. Ciekawe. A jeżeli chodzi o moje zakupy, to ja kupiłam malutką
polską szmineczkę. Kosztowała ona, już Wam mówię, 39 euro. W ogóle zobaczcie, taka mała szminka, a też tak pięknie zapakowana. I tekturka, i taka słodka mała torebeczka. W środku mam też dwie próbki perfum. Jest to szminka z serii Coco Bloom, troszeczkę taka bardziej nawilżająca, półtransparentna. Powiem Wam, że jeszcze się nią nie malowałam, ale tutaj na przebitkach na 100% ją zobaczycie. Czekałam tak naprawdę z jej odpakowaniem na ten film i już nie mogłam się doczekać, kiedy ją użyję. Teraz przejdźmy do Gucci'ego. Tutaj kupiłam małą duperelkę, ale mała duperelka, słuchajcie, tak pięknie zapakowana. Duża paczka, w środku przepiękne pudełko prezentowe, już tak świątecznie. Wydaje mi się, że Gucci właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zmienia swoje opakowania na takie zielone z czerwoną kokardą. Jest to takie typowo świąteczne opakowanie prezentowe, aczkolwiek powiem Wam, że raz zdarzyło mi się małą duperelkę zamówić na stronie Gucci'ego w kwietniu i też przyszła w takim świątecznym opakowaniu, więc nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem, czy oni teraz mają tak cały czas, czy tylko w okres świąteczny. Ja słyszałam, że właśnie w okres świąteczny, no ale tak jak mówię, w kwietniu też miałam prezentowe opakowanie. W środku znów klasycznie tekturka z paragonem i w środku, uwaga, uwaga, mam rajstopy. Są to bardzo modne, bardzo popularne rajstopy, w których ja już zdążyłam chodzić, ale są przepięknie świątecznie zapakowane. Do nich doczekana była metka z taką też większą metką, którą no wiadomo trzeba było odpruć, bo przy rajstopach chodzić z taką dużą metką to trochę za duża. I mowa tutaj o tym najbardziej popularnym, klasycznym wzorze. Nie wiem, czy teraz to widać w kamerze, ale na pewno Wam je przymierzę na przebitkach, żebyście je dokładnie zobaczyli. Czyli są właśnie czarne w logo GG. I teraz tak, jeżeli już miałam je na sobie, to mogę się o nich trochę wypowiedzieć. Dużo osób zastanawia się, czy one są wytrzymałe. Sama nie wiedziałam, czy będą wytrzymałe. Więc troszeczkę zaryzykowałam, kupiłam je i słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu, one są plecione jak kabaretka, nie jak zwykła rajstopa, więc naprawdę ciężko jest to zaciągnąć. To jest naprawdę bardzo grube, to nie jest taka typowa siateczka właśnie jak w rajstopach. Także miałam je na sobie, nawet czymś tam zahaczyłam już i tak pociągnęłam je i nie ma śladu, nie ma żadnego zaciągnięcia, więc wydaje mi się, że są porządne, wydaje mi się, że są właśnie takie niezaciągające się, także już się o nie aż tak nie martwię. Ale jedna rzecz w nich jest dziwna, mianowicie to, że po założeniu nie dopasowują się one tak do nogi, tylko na przykład tutaj, gdzie mamy zgięcie, ale Wam to teraz pięknie zaprezentuję, jak mamy tutaj takie zgięcie nogi, to ta kabaretka rajstopa nie idzie tak, tylko idzie tak, tak się tutaj naciąga, wiecie, taki burchel się robi, więc trochę dziwnie, tak samo pod kolanem nie dopasowuje się do nogi. Nie jest to aż tak widoczne, aczkolwiek zwróciłam od razu na to uwagę i stwierdziłam, że trochę dziwnie jak za rajstopę w takiej cenie, ale są one jednak przepiękne, do jesiennych stylizacji bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o ich cenę, to kosztują 120 euro. Wiem, że są bardzo ciężko dostępne, tak naprawdę na stronie Gucci chyba nawet ich nie można wyszukać. Ja kiedyś myślałam, że można je dostać tylko w jakichś outletach, bo dużo personal shopperek je sprzedaje w cenie plus minus 650 zł. A okazuje się, że jednak one nie są z outletu, bo ja je kupiłam w normalnym, oficjalnym butiku. Tyle, że po prostu ciężko są dostępne, a jak już gdzieś wejdą do sprzedaży, to od razu się wyprzedają. Natomiast jak już wspominałam wcześniej, w Mediolanie chyba jest dosłownie wszystko. I czas na mój ostatni zakup. Co prawda nie był zakupiony w Mediolanie, a już w Polsce, w Witkacu jakieś 2 dni temu. Aczkolwiek, gdybym wiedziała, że jest to jednak jeszcze dostępne w sprzedaży, to bym kupiła to w Mediolanie, więc stwierdziłam, że dorzucę to do tego filmu. I jest to Key Pouch, czyli tak zwany pokrowiec na klucze, natomiast dla mnie to będzie jako portfel, ponieważ ja oprócz jakichś tam kart nie noszę nic, w sensie w ogóle nie noszę portfela, zacznijmy od tego. Wszystkie moje karty po prostu wtykam w kieszonki, w torebkach. I czasem mnie to denerwuje, że muszę tak przekładać z torebki do torebki, a teraz wszystko będę mogła wrzucić do tego Key Poucha, no nieważne, do tego portfelika i po prostu jedną rzecz z tej torebki do torebki przekładać. W ogóle jest to przepięknie zapakowane jak wszystko. Oczywiście znów tekturka z paragonem. I dlaczego kupiłam to w Warszawie, a nie w Mediolanie? Słuchajcie, to jest coś, co
zawsze wszędzie jest wyprzedane, po prostu jest niedostępne. Ja nawet kiedyś pisałam do jakiejś personal shopperki, czy da się to w ogóle gdzieś zdobyć, załatwić, dostać, kupić. Mówiła, że ciężko. No i ja też jak przeglądałam strony na Louis Vuitton, to zawsze było sold out, nieważne czy patrzyłam na Warszawę, czy na Mediolan, czy na Sardynię, na której byłam, czy w Chicago, do którego niedługo lecę, czy gdzieś tam znajomi lecą do Paryża, czy do Londynu, to też sprawdzałam i wszędzie jest wyprzedane i w ogóle tak od, nie wiem, od roku ponad. Także myślałam, że zdobycie tego graniczy z cudem. Aż w końcu, słuchajcie, powiedziałam znajomej, że właśnie szkoda, że tego nie ma, że chciałabym to kupić, a ona mówi: ale jak to? Przecież to jest cały czas stacjonarnie w Witkacu. Mówię, co nie? Przecież na stronie zawsze jest, że jest wyprzedany. Ona mówi, że widziała to ostatnio, więc stwierdziłam, dobra, pojadę, pojechałam. I zapytałam się pana, czy jest dostępny, konkretnie w monogramie, w tej skórze, którą za sekundę wam pokażę. A on mówi, no mamy to cały czas w sprzedaży, więc pewnie tak, zaraz sprawdzę. Po chwili przyszedł, mówi, że no jednak tego nie mamy, ale dzisiaj rano na pewno były, natomiast jutro mamy dostawę, więc znowu będą. A że dostawa jest 3 razy w tygodniu, to okazało się, że po prostu 3 razy w tygodniu te rzeczy trafiają do butiku. Jak trafią, to w ciągu dnia, dwóch się wyprzedają, znowu przychodzą, znowu się wyprzedają, znowu przychodzą, znowu się wyprzedają i tak w kółko, i w kółko, i w kółko, dlatego nie trafiają na stronę, bo tak szybko się to sprzedaje, więc na stronie jest pokazane cały czas, że jest to niedostępne, pomimo tego, że jest dostępne i prawdopodobnie w Mediolanie też by to było, ale już nawet wtedy o to nie pytałam, bo myślałam, że po prostu wycofują to ze sprzedaży, że tego nie ma, nie będzie i mogę sobie tylko o tym pomarzyć. Tak się to prezentuje i jest naprawdę całkiem spore. Ma też tutaj taki haczyk, który można do czegoś przypiąć, aczkolwiek nie sądzę, bym to gdzieś przypinała i z tego korzystała. Jest to nawet większe niż mi się wydawało. Dla mnie taki a la portfelik idealny. Ja w ogóle uwielbiam małe torebki, lubię nosić przy sobie mało rzeczy i tak naprawdę zmieszczę tutaj i dokumenty, jakieś zaświadczenie, jakieś ewentualnie paragon, może nawet jakieś drobne klucze od domu, no i pewnie takie duperelki typu malusieńki pendrive, który zawsze noszę ze sobą w torebce i wtedy w końcu nie będę musiała tego właśnie wygrzebywać z każdej torebki i przerzucać, tylko wszystko mieć w jednym miejscu i przerzucać to z torebki do torebki. Mega, mega wygodne, w dodatku przepiękne, jest to w skórze monogram. Cieszę się, że udało mi się to zdobyć. Jeżeli chodzi o euro, to kosztuje to chyba 185 euro, a w złotówkach, o dziwo, zapłaciłam chyba nawet mniej niż zapłaciłabym właśnie w euro, w Mediolanie. Z ciekawości sprawdziłam i się zdziwiłam. Dobra, to więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki haul wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego może, może planujecie zakup jakichś tych rzeczy i może wam w czymś pomogłam. Na przykład ja, gdybym rok temu wiedziała, że jest to dostępne, to słuchajcie, zapłaciłabym za to ponad 200 mniej, bo wtedy tyle to kosztowało. No i co, nie będę się was pytać, czy chcecie więcej tego typu filmów, bo nie planuję, szczególnie nie planuję takich zakupów jednorazowych. To były w ogóle moje największe zakupy w życiu, jak mam być szczera. No i co, mam nadzieję, że nie zjecie mnie w komentarzach. No dobrze, to teraz żegnam się z wami. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia, inspiracji ze stylizacjami właśnie z tymi rzeczami, to odsyłam was tutaj na mojego Instagrama. No i co, będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!